Witamy Was w mobilnym ośrodku, na Kielskim Ośrodku Kultury, który dzisiaj mieści się tutaj, ponieważ zajęcia kulinarne po raz drugi w restauracji Ekspresja. Moi drodzy, dzisiaj sprawa prosta. Proste danie, nie tylko na obiad, ale może na kolację, a może na romantyczny podwieczorek. Słuchajcie, proponuję Wam dzisiaj sałatkę Cezar. Sałatka Cezar tradycyjnie wykonywana z sosem czosnkowym z anchois. My dzisiaj anchois używać nie będziemy, ponieważ po pierwsze jest trudno dostępne, a druga sprawa jest taka, połączenie ryby i mięsa, nie każdy z Was na pewno jest smakoszem, ale za to zrobimy wyśmienity sos czosnkowy, którego Was nauczymy. Żeby przygotować kurczaka, bo oczywiście jakby głównym składnikiem, może nie głównym, ale takim, który mi się wydaje, przynajmniej mi najlepiej smakuje w tej sałatce, jest to kurczak. Ale musi być on może nie tyle dobrze, ale przynajmniej delikatnie zamarynowany. Biorę miskę, biorę już pokrojonego kurczaka, takie paseczki. Paseczki tak jakbyśmy sobie, nie wiem, robili domowe nuggetsiki. Domowe, takie ładne, rzucam wszystko do miski, półmisek odstawiam i słuchajcie, marynata polega na tym, że dodajemy bardzo mało przypraw. Pierwsza przyprawa, podstawa, przyprawa do kurczaka. Używaliśmy już ją również w penne, ale przyprawa do kurczaka. Delikatnie i wsypujemy. Pamiętajcie, że zawartość soli w tej przyprawie nie jest wysoka, dlatego dla urozmaicenia dodamy sól, dodamy paprykę ostrą i dodamy trochę pięknie pachnącego, ale niestety ubiegłorocznego majeranku, bo nie mamy jeszcze na ogrodach świeżego, żeby był on bardzo esencjonalny, no niestety, troszeczkę majeranku. Troszeczkę soli i odrobina słodkiej bądź ostrej, w zależności od upodobań, papryki. I na koniec, co najważniejsze, troszeczkę oleju rzepakowego, słonecznikowego, oliwy z oliwek. Też kwestia dowolna. Ja akurat dzisiaj używam oleju rzepakowego. To wszystko w rękawiczce, bądź nie, jak tam w domach chcecie, tego kurczaka mieszamy. Przygotowujemy do delikatnego grillowania. Nie będziemy grillować go na prawdziwym grillu na powietrzu, ale Wy oczywiście możecie to zrobić. Nie mamy takiej możliwości. Za oknem pada deszcz, słuchajcie. Ale mamy patelnię grillową. Ten kurczak odstawiamy na 5 minut. W międzyczasie przygotujemy warzywa do sałatki i sos czosnkowy, ale o wykonaniu za chwilę. Teraz kilka słów na temat sosu do sałatki Cezar. Sos tak naprawdę może być dowolny, ale tutaj chciałbym też zaznaczyć, że dla osób, które jakby dbają o swoją figurę, można wybrać mniej smaczne, przynajmniej ja tak uważam, mniej smaczne rozwiązanie, rozwiązanie dietetyczne. Czyli ten sos czosnkowy możecie przygotować na bazie jogurtu. Ale my dzisiaj jogurtu będziemy odrobinę tylko używać, dlatego że skorzystamy z majonezu. Nasz sos czosnkowy do sałatki Cezar jest naprawdę przepyszny, ale jest też zupełnie prosty. Zobaczcie, pani Gabrysia kroi kilka ząbków czosnku, bo to wszystko zależy od tego, ile tego sosu chcemy przygotować. Czosnek. Świeży koper, za chwilę będzie świeża pietruszka, dodamy trochę jogurtu. Dla tych, którzy unikają jogurtów, można dodać trochę śmietany, ale niekoniecznie. Ja bym jednak proponował jogurt, ale gęsty, żeby też jakby zachować ogólnie gęstą konsystencję tego sosu. Ci, którzy są uczuleni na laktozę i tak dalej, oczywiście mogą korzystać z sosów jakichś gotowych winegre, ale można taki winegre również samemu przygotować. Uwaga! Żeby wykonać taką sałatkę, warto wykorzystać różnego rodzaju sałaty. Sos czosnkowy w toku się tutaj przygotowuje, a ja mam dla Państwa, proponuję
gotowy, najprościej, miks sałat. Są tutaj poszczępione różnego rodzaju sałaty i mam tutaj również trochę roszponki. Może być rukola, chociaż rukola jest delikatnie kwaśna, delikatnie gorzka. Jeszcze w zależności na jaki rodzaj rukoli się trafi, ja osobiście rukolę uwielbiam, ale każdy z Was może jakby sałatę zastosować taką, na jaką ma ochotę. Pani Gabrysia, jak skończy sos, do tych sałat pokroi nam tylko pomidora i ogórka. Nic więcej, słuchajcie. Pomidor, ogórek, następnie wspaniały sos czosnkowy, u góry kurczak i oczywiście parmezan. Piękny, długo dojrzewający parmezan. Ja rozgrzewam patelnię grillową. Jak widzicie, ona jest specjalnie wyprofilowana, aby zgrillować naszego kurczaka do sałatki. Kurczak nie musi, filet w ogóle z kurczaka, nie musi się długo marynować. Słuchajcie, 5-10 minut w zupełności wystarczy. Na grillu oczywiście nie używamy tłuszczu, dlatego trochę tłuszczu jest w tej marynacie. Jakby to mięso jest w tej chwili całe oklejone tym tłuszczem. Mam taką propozycję, żeby to nie były zwykłe pomidory. Pomidory koktajlowe, słuchajcie, są bardzo takie smakowo podobne do tych pomidorów sezonowych. Dlatego my je właśnie używamy do sałatek. Myślę, że to rozwiązanie na chwilę obecną na pewno zastąpi nam nasze ogródkowe, działkowe czy foliowe pomidory, które już niedługo w sierpniu będziemy mieli na swoich prywatnych krzaczkach. Teraz mamy dużo czasu, to pamiętajcie, każdy niech kupi sobie krzaczek pomidora, skwierczy, patelnia gotowa. I takie pomidory możemy sobie nawet na balkonie, nie wiem jak się mówi, uprawiać, hodować, hoduje to się chyba zwierzęta, prawda? I znowu pięknie pachnie, lubię zapachy grillowanego mięsa, grillowanych warzyw. Ale o tym, mam nadzieję, jeszcze będziemy mieli okazję w przyszłości porozmawiać. Spójrzcie, jaki piękny kolor. Proszę bardzo. Już, zobaczcie, świeże, wspaniałe, czerwone, soczyste pomidory wędrują na naszą sałatę. Cóż to będzie za wspaniałe danie. Mam nadzieję, że wspaniałe. Warto pamiętać, żeby kurczaka przez chwilę smażyć z dwóch stron. Czyli strona prawa, później strona lewa, później znowu strona prawa i strona lewa. I pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, że kurczaka nie możemy wysuszyć. On musi być soczysty, on musi być bardzo smaczny. On nie może być wysuszony i suchy. I dlatego też on ciepły będzie wędrował na naszą sałatkę. Pani Gabrysiu, jak tam sos? Spójrzcie na nasz sos czosnkowy. On wcale nie wygląda jak czosnkowy. On wygląda jak czosnkowo-ziołowy. A tutaj jest tylko czosnek, majonez, jogurt naturalny, koper i pietruszka. Nic więcej. Żadnych innych przypraw. Pięknie pachnie. Możecie powąchać. Na odległość oczywiście. Proszę, może Pani rozłożyć, Pani Gabrysiu, tego ogórka. Kurczak jest prawie gotowy. Spójrzcie, jak on jest złocisty. Ja już kurczaka wyłączam, bo on jest zapewne gotowy. Zapach piękny. Jeżeli kupicie sobie taką fajną patelnię, to naprawdę nie trzeba zimą wychodzić na ogród, żeby czuć zapach, wspaniały zapach grilla u nas w naszej domowej kuchni. Sos czosnkowy, zobaczcie, on jest bardzo gęsty. On jest bardzo gęsty, on ma fajną konsystencję. Nakładamy go na środek naszej sałatki i delikatnie po środku. Nie możemy go też dać za dużo, bo pamiętajcie, że on jest dość tłusty. I rozcieramy go po środku. I teraz, moi drodzy, kurczak. Kurczak
grillowany. Delikatnie. Soczysty. Porcja dla jednej osoby. Super, ja bym się najadł i to bardzo. A wy? Wy zrobicie tak, żeby to wam ilość kurczaka w sałatce odpowiadała. Oczywiście tego kurczaka możecie również, żeby był bardziej podzielny, drobniej go pokroić. I teraz, co jest bardzo ważne i istotne, uważam, w naszej sałatce, to parmezan. Tylko parmezan, słuchajcie, tutaj mamy troszeczkę go potartego. Nie trzymajmy go na tarce, tylko zróbmy z niego, z boku na naszej tarce, takie większe części, plasterki. I te plasterki możemy ułożyć na naszym gorącym kurczaku. On się fajnie zacznie rozpływać. On się nie rozpłynie, bo on jest zbyt twardy, ale zacznie się rozpływać. Jego zapach, aromat, jego smak bardzo podkręci naszą sałatkę. Trochę mi się rozsypało, ale to nic. No i oczywiście na koniec nasze danie należy przystroić. Słuchajcie, ja mam pod ręką co? Bazylia. Jest bazylia. Tak. Możemy komuś włożyć kilka listeczków bazylii z boku. Mamy też gdzieś pietruszkę. Możemy zaaplikować pietruszkę w środek. Piękną. Oczywiście pamiętajcie, żeby wszystkie warzywa były umyte. Myśmy już to zrobili przed odcinkiem. Ale jeżeli teraz robisz tą sałatkę, to przypomnij sobie o tym. Pamiętaj, żeby te warzywa umyć. To jest bardzo ważne. I na przykład koper, który jest również składnikiem naszego sosu czosnkowego. Może się znaleźć zaraz koło pietruszki. Pięknie. Słuchajcie, ogród na talerzu. Czy nie jest tak? Z biegającym kurczakiem z podwórka. Fajne rozwiązanie na obiad. Fajne rozwiązanie na kolację. I myślę, że warto byłoby takie danie właśnie przygotować. Wszystkim słuchaczom Radia Nakło, wszystkim uczestnikom zajęć Nakielskiego Ośrodka Kultury życzę smacznego. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jak wam zostało trochę pomidorków czy innych składników, dołóżcie ich gdzieś, żeby ten talerz był bardziej kolorowy, żeby ładnie wyglądał. My to danie będziemy już smakować, no ale wy niestety musicie albo czekać na otwarcie restauracji, co szybko nie nastąpi, podejrzewam, albo po prostu z tego rozwiązania skorzystać u siebie w NOK-u. Nakielski Ośrodek Kultury i z samego serca restauracji Ekspresja pozdrawia Gabriela Brzozowska i Szymon Brukwicki. Pozdrawiamy was serdecznie.